Karol Modzelewski, komik, twórca serii Newsy bez wirusa. Dzień dobry, cześć. Cześć, czyli jesteśmy na ty. No tak, jesteśmy. Super. Bardzo mnie to cieszy. Karol. Beata. Co ty się tak uwziąłeś na Ordo Iuris? Czy ja się uwziąłem? To zależy, gdzie jest granica tego, gdzie można stwierdzić, że ktoś się uwziął. A bardzo mi się nie podoba hipokryzja i to, że wiesz, wciskają się z butami w życie innych ludzi. To jest tak, jakby ktoś, nie wiem, przyszedł do mnie do domu w uboconych butach i zaczął mi podpalać meble i mówił, że to dla dobra polskich rodzin. No to mi się to bardzo nie podoba. No to spróbujmy to usystematyzować, bo być może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi z tym uwzięciem się na Ordo Iuris i też tym, że Ordo Iuris się uwzięło na ciebie, tak? Tak, jeden z tych newsów bez wirusa, o których mówiliśmy, brzmi nowiutki romans w Ordo Iuris. Jak się okazuje, nie pierwszy. Nie pierwszy i podejrzewam też, że nie ostatni, ale to nie patrzmy w przyszłość. O co chodzi z tym romansem? Jasne, już mówię. Otóż zrobiłem odcinek newsów bez wirusa, czyli takiej serii, którą robię na YouTube, w której podsumowuję pozytywnie to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dni i tam opisałem po pierwsze kolejny ich romans, a po drugie no poziom hipokryzji, który tam panuje. Znaczy, romans pomiędzy osobami pozostającymi w związkach z innymi osobami. Po ślubach kościelnych. Osoby nawołujące do tego, żeby zakazać w ogóle rozwodów. Zakazać rozwodów, oczywiście, że tak, i dbających o polską moralność. I te osoby dbające o polską moralność i o polskie rodziny rozbiły w tej chwili więcej rodzin niż pierwszy lepszy klub swingersów. No i ten drugi romans został przeze mnie opisany podobnie jak pierwszy, razem z pakietem innych rzeczy, które oni robią złych, no bo to jest zła organizacja złych ludzi i hipokrytów. No i stwierdzili w takim razie, że już mają tego dość i wysłali mi przedsądowe wezwanie do usunięcia materiału z YouTube'a. Co już w ogóle zahacza wolność słowa. Jak zareagowałeś, publikując na innych platformach? Tak, bo oni wystosowali trzy główne zarzuty. Mm-hmm. Pierwszy zarzut to jest swoje żądania. Pierwsze żądanie to usunięcie tych materiałów z YouTube'a i z Facebooka. W odpowiedzi na to umieściłem te materiały jeszcze na TikToku i na Instagramie i zapowiedziałem, że będę kręcił kolejne. No bo to już atak na wolność słowa. No też nie przesadzajmy. No dobrze, ale to, że do tego romansu doszło, że te rodziny zostały rozbite, jest udokumentowanym faktem? Tak. Jest udokumentowanym faktem ogólnie znanym w mediach i znanym, i znanym szeroko w przestrzeni publicznej. No ale to co? To gdyby nie to, co głosi Ordo Iuris, nie zajmowałby się w ogóle prywatnym życiem? Tak, no chociażby ostatnia rzecz, znaczy prywatnym życiem, przepraszam, ale to już są osoby publiczne. Oni zabierają głos publicznie, są osobami publicznymi, już nie są jakby chronieni na zasadzie takiej, że okej, co się dzieje w ich życiach, po pierwsze. Po drugie, oni sami wchodzą w życie innych ludzi, chociażby ostatnia ich inicjatywa, czyli starają się usunąć z podręczników szkolnych numer telefonu, telefon zaufania dla młodzieży i dla dzieci. A w związku z tym, że Przemysław Daj mniej więcej po pierwsze Czarnek jest ich wielkim fanem, no to chcą to zrobić, jeszcze usunąć ten sam numer ze strony internetowej MEN-u. A to już jest realne wpływanie na życie innych ludzi, dosłownie. I no, to ale w negatywny też walka sposób. O to, żeby w przepisach, które mają obowiązywać wszystkich obywateli, znalazło się prawo dotyczące wyłącznie osób wyznania katolickiego. Tak? To jest dyskryminacja pełną parą. No, po prostu. A i najlepsze jest to, że oni to wszystko robią, między innymi twierdzą przynajmniej, że dla dobra dzieci. No przecież to jest tak, że oni zobaczyli, gdzie jest poprzeczka hipokryzji i zamiast ją podnosić, wzięli do siebie, postawili w ogródku i zrobili z niej piorunochron. Nie można tak robić. No dobrze, ale Ordo Iuris w odpowiedzi na to, co ty zamieściłeś, twierdzi, że osoby, o których mówisz, czyli te, które rozbiły rodziny, tak, wchodząc ze sobą w romans, nie należą do Ordo Iuris. Właściwie oni się odcinają, mówią, że od 2021 roku to wcale te osoby nie współpracują. No to jest przepiękny argument, dlatego że mam już szczególnie fajnie, dziękuję ludziom, którzy przysyłają mi kolejne dowody na to, jak bardzo Ordo Iuris mieli się co do tego, kto pracuje w Ordo Iuris. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, mam tego cały segregator, który pokazuje, że tak, ci ludzie od dawna byli związani z tą organizacją, która ma wiele odnóg, mają uniwersytet, mają swoje uczelnie, mają swoje pismo. Męska część tej historii jeszcze na dodatek związana jest z Konfederacją. Oj, tak, z Konfederacją. Wcześniej był związany z Palikotem, wcześniej był związany jeszcze z Platformą, z każdym, z kim można było się związać. Czyli tam ogólnie jest bardzo luźne podejście do związku. To jest przekonania bardzo dużego, jak widzę.
widać. Bardzo różne podejście do związków na wielu poziomach. Okay. Także też nie dziwię się, że oni się w tej chwili już pogubili, z kim pan Bartyzel jest związany, a z kim nie był. No ale to też jest jeszcze jeden ciekawy argument, bo oni chcą od ciebie tych 30 tysięcy złotych, tak? Zgadza się. Zamiast za to ja żądam od nich 60 tysięcy złotych. Na in vitro. Na in vitro. W przeliczeniu, żeby było im łatwiej, to jest około 1,5 miliona rubli. A dlaczego, żeby było im łatwiej? Wydaje mi się, że przeliczanie na inne waluty w ich wypadku jest sensownym. A dlaczego akurat na ruble? Dlaczego? No akurat... Pierwsza waluta, która przyszła mi do głowy. Okay. Jeszcze z trzecich żądań żądają... Ciekawe, co na to Freud, ale okej. Okay. Jeszcze z trzecich żądań żądają ode mnie, abym ich przeprosił, w związku z czym ja wystosowałem żądanie, aby oni na swojej stronie internetowej myśleli przeprosiny, gdzie przepraszają Polaków, że włożą z butami w ich życie, że zamieniają życie kobiet w coś, co nie powinno tak wyglądać. No i że czują ludzi na siebie. Oni są tak inaczej, jeżeli nie jesteś białym księdzem, albo kobietą, która jest w ciąży, no to praktycznie dla nich nie istniejesz, albo jesteś osobą, kobietą, która... w ciąży, która jest w związku, w małżeństwie kościelnym, tak? Tak. Znaczy, no, kto z tym akurat różnie. No, pokryzja do granic możliwości. No, ale też argument od nich taki, że uniemożliwiasz im zdobywanie darczyńców. Tak, i to jest w ogóle bardzo dobra informacja. Dlatego, że i dla mnie, i dla moich widzów, no, to było, odzew po tym był fantastyczny, ponieważ jak się okazało, wielu moich widzów, mówię tutaj dosłownie o tysiące ludzi stwierdziło, że jeżeli rzeczywiście oni będą teraz chcieli pójść do sądu z pozwem, to tysiące osób zadeklarowało, że to my się dorzucimy na prawnika tylko po to, żeby oni przestali nam bruździć w życiu. A więc tak, mówiąc prosto, trochę jest taki efekt Barbara Streisand, czyli efekt sytuacja, gdzie chcesz wyciszyć jakąś sytuację, albo jakiś materiał, albo coś usunąć, a w efekcie sprawiasz, że to, co chciałeś wyciszyć, jest jeszcze bardziej nagłośnione medialnie. Także mają łeb do interesów. Myślisz, że to są ludzie, którzy, nie wiem, nie mają poczucia humoru, bo jak się ogląda twoje newsy bez wirusa, no to przecież tam satyrą pachnie na kilometr, tak? Dziękuję bardzo. Staram się unikać sucharów. Okej, ale wiesz, no najlepsza jest satyra właśnie taka, która nie jest wprost. Oni nie mają dystansu, oni nie mają dystansu do siebie, oni nie mają dystansu do świata. Cały czas opierają się tylko i wyłącznie na tym, żeby narzucić. To jest fan klub hiszpańskiej inkwizycji. Oni mentalnie chcą nas wrócić, oni mentalnie chcą nas cofnąć do czasów biblijnych i w ten sposób... No trudno tutaj gdziekolwiek szukać jakiegoś poczucia humoru albo dystansu do siebie. No dobrze, ale też w odpowiedzi na to chyba powiedziałeś, że będę takim stanowskim o Janoszek, nie? Że teraz... Nie używam stanowskiego. Powiedziałem, że będę porą monsumową ich wakacji. Ja nie powiedziałam, że ty to powiedziałeś. Klockiem tylko, Lego w ich kapciu. Tak, że będziesz właśnie tym klockiem Lego w ich kapciu, kto stanął na klocek Lego bosą stopą, doskonale wie, co to znaczy. Więc zamierzasz tropić tę hipokryzję. Tak, znaczy ja. Jest masa ludzi, którzy chcą mi w tym pomagać i podrzucają mi bardzo ciekawe informacje o nich, kolejne ciekawe informacje. I to jest po prostu studnia bez dna. Bardzo bym chciał, żeby takie organizacje jak oni albo zajrzały dosłownie, no nie wiem, w głąb siebie i stwierdziły, że no może rzeczywiście jednak przeginamy, albo po prostu ktoś je rozwiązał, no bo znaczy z rozwiązłością to oni tak już mają dużo. To może po prostu, żeby ktoś ich skończył. A jaka jest, bo mówiłeś o tej informacji zwrotnej od swoich odbiorców, a jakie są twoje obserwacje? Jakiej my dzisiaj satyry, jakiego humoru, jakiego śmiechu potrzebujemy? Doskonale wiemy, że satyra często nas trzymała w pionie, będąc jednocześnie zwierciadłem nas samych. Dobra. A to, że potrafimy się sami z siebie śmiać, znaczy, że jeszcze nie zwariowaliśmy tak zupełnie. Wydaje mi się, że walka z poprawnością polityczną, która już poszła tak daleko, że ta poprawność polityczna zrobiła już pętelkę, zjada swój własny ogon i ludzie są tym bardzo zmęczeni. To szczególnie zauważam na... bo jestem też stand-uperem i wtedy mam kontakt z ludźmi na żywo. I widzę, jak oni reagują na to, kiedy jest jakiś żart, który jest wykracza poza tą ogólnie przyjętą teraz poprawność polityczną. Z jednej strony jest na ich twarzach taki wyraz lekkiego zestresowania, przerażenia, bo że to nie powinno paść teraz tutaj. Po czym okazuje się, że oni z taką ulgą reagują, że tak fajnie, że ktoś w końcu spuszcza to powietrze z tego balona, który mówi, że nikogo, broń Boże, teraz nie można obrazić, bo każdy, kto się obrazi, może pójść z tym, nie wiem, do sądu, tak jak właśnie Ordo Iuris. Proszę bardzo, to oczywiście jest ich pełne prawo, ale wydaje mi się, że walka z poprawnością polityczną jest teraz bardzo dobrym motywem. I trzeba bardzo uważać, żeby ta satyra nie... żeby to ostrze uderzało w odpowiednim miejscu, tak? Znaczy, w miejscu to jest raz, a dwa, że w odpowiedni sposób. Dlatego ja u siebie nie nazywam... Znaczy, nie obrażam nikogo w swoich odcinkach. Mówię, mam taki segment przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobił dzbany.
I tam właśnie między innymi bardzo często bywa Ordo Iuris i wszyscy ci, którzy nadużywają władzy, wszyscy ci, którzy uważają się za lepszy gatunek człowieka i potem próbują to eksponować. Tylko że nigdy tam nikogo nie obraziłem, nie nazwałem bezpośrednio jakimś negatywnym określeniem, nie określiłem ich w ten sposób. Dzban to nie jest negatywne? No przecież... Dzban jest takie, jest lekko pejoratywne, ale mieści się w granicach dobrego smaku, tak mi się przynajmniej wydaje. Także... Bo czasem właśnie to ostre satyry może się obrócić i niezgodnie z intencją na przykład pomóc temu, ale... w którego chce się to uderzyć. Prawda, tak? No zobacz, szczęście... co zrobił na przykład PiS z uchem prezesa. Oni po prostu to tak odwrócili, że przecież Górski ocieplił wizerunek Kaczyńskiego. To prawda, ale ja jestem na szczęście po weekendowym kursie unikania pozwów i wiem mniej więcej, w którym miejscu jest ta szczelina, której można eksplorować, którą można eksplorować tak, aby nie nadziać się na pozew. Czekam właśnie teraz, co Ordo Iuris z tym zrobi. Zabawna historia jest taka, że ze źródeł, którym nie mogę ufać, wiem, że Ordo Iuris teraz pracuje nad tym pismem, tym wezwaniem i teraz nie wiedzą, czy iść do sądu, czy nie. I za zarzutów, które tam wypocili, czyli takie, gdzie sugeruje, że są bandą zdegenerowanych ludzi pozbawionych całkowicie moralności i hipokrytów. A oni mówią, nie, degeneracja to nieprawda. Właśnie nie, zrezygnowali z tego. Już to zostawi prawdopodobnie ze źródeł, którym nie mogę ufać. Wiem, że już to odpuścili, bo prawdopodobnie nie mogliby w sądzie udowodnić, że nie są hipokrytami. W związku z czym te zarzuty na razie idą na bok prawdopodobnie, a zostają te, gdzie mogą się przyczepić jakiegoś słówka albo ewentualnie... No, mam wrażenie, że ty się świetnie bawisz z tym. Oj, ja się bawię świetnie, naprawdę. To nie jest tak, że... A, no, przede wszystkim, normalnie takie wezwanie zajmuje stronę. Oni wysłali mi 19 stron, z czego, uwaga, pierwszych kilka stron to były udokumentowane konferencje, które oni urządzili. Jeżeli chcesz kogoś zastraszyć, to nie idziesz do niego i nie mówisz, że no to mam dyplom zastraszania, byłem na tej konferencji, tutaj byłem na seminarium z okupu, tylko po prostu idziesz i zastraszasz, bo ktoś może się znudzić i pójść do domu. Dziękuję bardzo, Karol Modzelewski, który nie odpuści Ordo Iuris i będzie jak... Jak to ten smród dorsza też był? Nie, zapach smażonego dorsza wakacji, to jest złe. I pora monsunowa? Twojego urlopu. Okej. Okay, i klocek lego w twoim bucie. Boże. A, ja i jeszcze, się... noga od kredensu, w którą kopię się małym palcem. O, prawda? No. To będzie najgorsze. Boli, ups. Dziękuję ci serdecznie za to spotkanie. Dobrego dnia wszystkim.